Witam. Tyle oto winogron ciemnych udało mi się nazbierać w tym roku. No nie jest to może jakiś imponujący plon, ale i tak zamierzam zrobić z tego winko. Zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że z 5 litrów wyjdzie. I przy okazji chciałbym obalić ten mit, który panuje w internecie, że jak się robi wino, to trzeba dodawać drożdże. Otóż nie trzeba dodawać żadnych drożdży. Z samych winogron po prostu też się zrobi wino. I te wszystkie przepisy, które każą dodawać drożdży, no to nie wiem, pewnie są tam gdzieś sponsorowane przez producentów drożdży albo coś w tym rodzaju. No w każdym razie tak to wygląda zaraz po zbiorze. I potem pokażę kolejne etapy, co trzeba zrobić, żeby po prostu wino zrobić naturalnie, bez żadnych drożdżowatych dodatków. No i tak wyglądają winogronka już obrane, bez szypułek, i teraz przepłukałem je dokładnie. Oczywiście wszystkie. Takie winogrona, które miały jakieś tam troszkę pleśni czy coś w tym stylu, od razu wyrzuciłem przy okazji, no i przepłukałem wszystkie paprochy, tak dalej, jakieś pająki i inne wyrzuciłem. I teraz co należy zrobić? To po prostu ugnieść. No i żeby jakoś to lepiej szło, to będę ugniatał po prostu mniejszymi porcjami. No i tu głównie chodzi o to, żeby wydobyć sok, ale przy okazji, żeby nie pognieść pestek, bo jak się pogniecie pestki, no to z nich wyjdzie taki nieprzyjemny, cierpki smak, który potem można wyczuć w winie. W związku z czym nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej siły wkładać. Te winogrona, bo to będzie wino czerwone, to one razem z tym sokiem i tak zostaną na długo w całości w butelce, żeby skórki oddały kolor. Także tutaj wystarczy tylko trochę tak rozgnieść, żeby tego soku puściło. I potem, jak już puści ten sok, można, czyli trzeba nawet dodać cukru i postawić w ciepłym miejscu w butelce. No to zaraz pokażę, jak to wygląda. Teraz będę dalej ugniatał. No dobrze, i teraz tak to po prostu wygląda. Ugniecione, ten soczek taki czerwony, widocznie już od skórek, przepyszny, słodki, ale tak czy siak to trzeba będzie dosłodzić, bo do tego też doleję wody. No i w zasadzie coś takiego, jak się zrobi, to należy, znaczy ja tak robię, trzeba zalać po prostu troszkę wodą, chociaż nawet wodą nie trzeba. Ważniejsze, żeby dać troszkę cukru. Ja tam nie używam żadnych szczególnych przepisów, po prostu to zasypuję troszkę, żeby było jeszcze bardziej słodkie i wymieszać. I odstawić, aż po dniu, czy tam po 2 dniach zaczniemy czuć po prostu, jak można się zbliżyć do tego powąchać, zaczniemy czuć zapach po prostu wina już. Od razu będzie czuć. Tutaj akurat to wino zleję do jednej butelki z takim, które zacząłem. Tutaj miałem dosłownie z 4 grona białych winogron od mamy. I to zacząłem z 3 dni temu. I teraz już nie wiem, czy będzie słychać. To bardzo ładnie pracuje. Chyba było słychać, jak syczy ta buteleczka, jak się otwiera. Także ja już wykorzystam tą, powiedzmy, ten zaczyn, który miałem. I do niego dodam. No bo to, co tutaj jest, to jest zupełnie za mało, żeby z tego wino zrobić. Dlatego połączę. I wszystko po prostu będzie miało jeden smak, jedno czerwone wino z tego wyjdzie.
Do tego, to jak przeleję, to potem jeszcze pokażę, jak tą końcówkę trzeba wsadzić i w zasadzie tyle. No i okej, tak to wygląda w butelce. Tu już troszeczkę wody jeszcze dolałem, żeby przepłukać lejek. I generalnie do tego teraz dodam trochę cukru. Ja wiem, może ze szklankę. I przypuszczam, że. Nie, no zostawię na razie tak. Potem ewentualnie wody trochę jeszcze doleję, bo zobaczę, jak się ustoją te wszystkie winogrona, ale zazwyczaj tak to wyglądało, że powinna być może tak z 1/4 w butelce winogron, a resztę należy uzupełnić wodą z cukrem i wtedy wychodzi z tego całkiem niezłe wino, smaczne po prostu. No i cukier, no ja to tam nie wiem, wedle jakichś przepisów nie robię. Moim zdaniem najlepiej to i tak posmakować, bo przepisy nie uwzględniają tego, jakie kwaśne czy tam jakie słodkie są. Akurat owoce te, które konkretna osoba użyje. W związku z czym na smak zawsze można po prostu sprawdzić. No i tam można truć, że plastikowa butelka czy coś. Tam ja się jakoś specjalnie nie przejmuję. Wodę z tych butelek ludzie piją. Nic się nikomu za specjalnie nie dzieje. No i co tu jest ważne? Jak zostawiamy taką matkę, powiedzmy, żeby się zrobiła matka drożdżowa, zaczyn tych takich pierwszych, żeby ruszyło, no to istotne jest, żeby przemieszać, bo jak są na wierzchu te winogrona, to może na nich właśnie pleśń urosnąć. Czyli po prostu codziennie rano po wstaniu tak zrobić, po prostu zamieszać i już. No i co? Teraz zostało tutaj ten koreczek wstawić. Akurat byłem dzisiaj w Mrówce, to przy okazji zobaczyłem coś takiego, to pomyślałem, że kupię. Nie wiem, to 4 zł chyba kosztowało już razem z korkiem. No i potem tutaj trzeba będzie wody uzupełnić. Generalnie zasada jest taka, że ma nie dochodzić tlen do środka, tylko ma się utrzymywać tam taka beztlenowa atmosfera. No wiadomo, jak teraz otworzyłem, no to tam przez chwilę będzie, ale myślę, że to nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby na dłuższą metę tam nie było tej wymiany powietrza, tylko żeby rosło ciśnienie i wypychało te wszystkie gazy górą przez tę rurkę. To będzie taki bąbelek. No zaraz tu coś czuję, że coś mi tutaj nie pasuje, ten korek. Nie, będę musiał pomyśleć, czy się go tutaj uda wcisnąć, czy nie. Jak się uda, no to użyję, a jak nie, no to będę musiał jakiś inny korek wymyślić. No w każdym razie tak to wygląda. No i tyle. Ty na tym polega robienie wina. Potem to wino jak postoi, trzeba będzie posmakować, jak zacznie pracować po jakimś czasie, czy trzeba dodać cukru, czy nie dodać cukru. No i po tam, nie wiem, 3 miesiącach ono przestaje w końcu pracować i można poczekać jeszcze, żeby się trochę odstało, żeby było klarowne, ściągnąć do butelek, no i cieszyć się własnej roboty winkiem bez żadnych dodatków, nie wiem, jakichś sztucznych czy po prostu dodanych drożdży. Bo potem te drożdże, jak się dodaje, to moim zdaniem je czuć w winach. A tak, wydaje mi się, że nie i ma się po prostu bardzo, bardzo pyszne winko. Także jak wszystko już się tutaj uda, to może jeszcze pokażę. Korek jakoś udało się dopasować. Mam nadzieję, że on się będzie w miarę szczelnie trzymał. No teraz trzeba nalać tylko troszkę wody, żeby. Mniej więcej tyle. I potem będzie już widać, czy to wychodzi, to ciśnienie tymi bąbelkami, czy nie. Myślę, że już jutro spokojnie z rana będzie widać, jak pracuje. No bo te białe winogrona już spokojnie napełniały całą tą butelkę gazem. Także powinno być ok. No i teraz
Odstawię, jak faktycznie zacznie pracować, to dodam jeszcze wody z cukrem. No i tyle. I wtedy będę czekał na rezultaty. Pozdrawiam.